Okej. Dzień dobry. Pokaż mi, Halina, ten kwiatek. Z wyglądu jak marwa. Tak? Ale jest to hibiskus. Krzaczasty. I dosyć ładnie w ostatnie lata u nas zimują. Niektóre odmiany, czyli wart uprawy. Krzewy są, puszczę wam na Facebooka albo na Instagrama. Michale, nie dałem zdjęcia. Patrz, otwiera się w oczach teraz, jak cię widzi. Tak. I bardzo fajna roślinka. Całe lato pokryta licznymi kwiatami. Jedne przekwitają, następne zakwitają. Można ją rozmnażać z tych nasionek, które utworzą się po tym kwitnięciu, ale wtedy nie mamy pewności, że to będzie akurat ta odmiana, bo nie powtarza. Jak każda roślinka z nasion, pełnych cech rośliny matecznej. Czyli jeżeli chcę mieć taką białą, identyczną, to muszę je zrobić z sadzonek. I teraz tak, na sadzonki używamy też pędów jednorocznych. Tu jest granica przyrostu. Proszę. Pęd brązowy, pęd zielony. Tak, czyli on urósł w tym roku i z niego zrobię sadzonki. W miarę, żeby on był bez kwiatów. Tak? Listki ma nie za duże, nie? Nie za duże. Tak, korzeni się dosyć łatwo. A tu coś już jest, nie? Pączki, nie? O. Mamy sadzoneczkę. Tutaj też mamy. O, tu jest granica przyrostu. Obcinamy to stare, obrywamy to nowe i robimy sadzoneczkę. No niestety, na pozostałej części pędu już są tylko kwiaty. Ładny ten środek, nie? Co? Tak. Ładny ten środek. Ładny. Oj, czekaj, tutaj jest coś takiego ładnego i sporego. Granica przyrostu jest tu, widać. Zmianę. Obrywamy. Tak. I tak. O. I usuwamy nadmiar listowia. Tak. Tutaj może też nam wyjdzie chociaż jedna. Co? Kwiatki precz. Tak. Bo zabiorą nam nasze energii. Listki do minimum. I jest sadzoneczka. Tak. Tak zrobione sadzoneczki. Tak, Państwu już dziękujemy. Tutaj. Maczamy w naszym cudownym pudrze, czyli kaptanie. Podłoże do roślin lekko kwasolubnych o gęstym, drobnym systemie korzeniowym, czyli piasek z torf. Tak? Pięknie. Bardzo dobrze. No normalnie na 3+. Już teraz ekspresowo. Teraz już ekspresowo. Co filmik, to bardziej ekspresowo. Wy też zobaczycie, jakie wprawy nabierzecie już przy setnym razie. Przy 20 skrzyneczce. No co, koniec. Już nie będzie więcej miejsca, nie? To pozwolę sobie tu na brzegu rzadko zrobić. Bo jak puszczą kwiaty, zakwitną, to muszą mieć miejsce, prawda? A one już tak mają, że na tych jednorocznych kwitną. I sadzimy. I sadzimy. I cyk. I cyk. I rośnie w oczach. Jednej mało. Następnym razem, tak? Woda. Ziemia osiada. Dotyka do łodyżki. Tak? I teraz co? Często rosić. Dni upalne. Dni pochmurne. Często wietrzyć. Jak pojawi się szara pleść i nawet jedna plamka, szybko zdejmujemy okrycie i pryskamy to psinem. Tak, w niepochmurne wietrzyć, żeby tej szary pleśni nie było. I czekać, aż się ukorzeni. Za często nie wyjmować ziemi. Tak, po prostu czekać. Pierwszym objawem przyjęcia jest przyrost sadzonki, czyli wypuszczenie nowych liści. Do zobaczenia.